Uważam, że zagraliśmy dzisiaj bardzo słaby mecz. Na pewno wpływ na to miał początek. Te pierwsze minuty były w naszym wykonaniu takie bardzo niewyraźne, bym powiedział, mało agresywne i straciliśmy dwie bramki. Myślę, że w tej pierwszej połowie jeszcze była szansa, żeby odwrócić ten wynik, bo po dwóch stałych fragmentach gry były sytuacje. Była też poprzeczka po strzale ze stałego fragmentu gry Kozaka. I to był ten moment, gdzie jeszcze mogliśmy wrócić do gry. Natomiast w drugiej połowie przeszliśmy na ustawienie 4-4-2, które kompletnie nic nie dało. Uważam, że pełna tutaj dominacja zespołu Wigier. I tutaj muszę powiedzieć, że na pewno zasłużone zwycięstwo, bo byliśmy dzisiaj zespołem słabszym pod każdym względem. Dziękuję. Ja uważam tak, że wynik mocno odzwierciedla to, co działo się na boisku i uważam, że mieliśmy kontrolę nad tym spotkaniem. Wiadomo, że ustrzeliła nas pierwsza bramka, o którą walczyliśmy już w głowach w szatni, bo tak chcieliśmy rozpocząć mecz. Uważam, że odebraliśmy po prostu atuty dzisiaj przeciwnika, który jest bardzo silny, przede wszystkim w środku pola i nie daliśmy się im rozkręcić. Trener sam to podkreśla, że tą agresją zdominowaliśmy odbiorami i utrzymywanie się przy tej piłce, które przerodziło się w bardzo fajne, płynne kontrolowanie gry w ofensywie i z tego się bardzo cieszę, bo na pewno wynik nas napędza, ale też to, że my piłkarsko wyglądamy dobrze i chłopcy sami umocniają się w przekonaniu, że rzeczywiście mają potencjał i jesteśmy w stanie tak grać przez cały sezon i spokojnie zrealizować cele, które mamy do zrealizowania. Dzisiaj się cieszymy, ale oczywiście w głowie już mamy następny mecz. Także gratulacje dla naszych piłkarzy, dla naszych kibiców, bo na pewno też na to czekali. Czekamy na kolejne takie wsparcie, jak dzisiaj było i wierzę, że wszyscy dalej będziemy ciągnąć na jeden wózek w jedną stronę, czyli w kierunku utrzymania się Wigier w pierwszej lidze.